Sondaż partyjny, PiS na czele, ale traci poparcie. Sondaż dla WP, PiS na czele, Polska 2050 wiceliderem, KO na trzecim miejscu. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w niedzielę, 18 kwietnia bieżący rok, Prawo i Sprawiedliwość z koalicjantami ze Zjednoczonej Prawicy otrzymałoby 32,2% poparcia, Polska 2050 17,3%. A KO zyskałaby 17%. Wynika z najnowszego sondażu United Survey dla Wirtualnej Polski. Z najnowszego sondażu United Survey przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę 18 kwietnia, to najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość. Wskazują tak wyniki badań w dwóch wariantach. Kiedy PiS walczyłoby o głosy jako Zjednoczona Prawica, ale także wówczas, gdy Porozumienie i Solidarna Polska wystartowałyby osobno, czytamy w niedzielę na stronie internetowej WP. Chęć oddania głosu na rządzące ugrupowania zadeklarowało 32,2% ankietowanych. To o 1 punkt procent mniej niż w badaniu sprzed miesiąca, kiedy na PiS i koalicjantów z Porozumienia i Solidarnej Polski chciało głosować 33,2% respondentów. W porównaniu z sondażem sprzed miesiąca zmiana nastąpiła na drugim miejscu zestawienia. Polska 2050 Szymona Hołowni zyskała ponad 4 punktów procent i z wynikiem 17,3% głosów znalazła się tuż przed Koalicją Obywatelską. Na Platformę Obywatelską i jej koalicjantów zagłosowałoby teraz 17% ankietowanych, czyli o 1,5 punktów procent mniej niż w poprzednim naszym badaniu. Kolejne miejsca zajęłyby Lewica z 7,7% poparcia, spadek o 1,6 punktów procent w porównaniu z badaniem z marca, oraz Konfederacja z 7%. Głosów wzrost o 0,5 punktów procent. Pod progiem znalazła się PSL Koalicja Polska z 4,9%. Spadek o 1,4 punktów procent. Wobec badania z marca. Niemal 14% ankietowanych stwierdziło, że nie wie, na kogo oddałoby głos. W sondażu zapytano także respondentów o to, na kogo zagłosowaliby, gdyby lista partii i na karcie wyborczej do Sejmu była inna, a Porozumienie Jarosława Gowina oraz Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry startowałyby osobno. W takim wariancie nadal wygrałoby PiS, ale z 30,3% głosów. Polska 2050 Szymona Hołowni mogłaby liczyć na 17% poparcia. Koalicja Obywatelska na 16,6%, a Lewica na 8,2%. Nad progiem wyborczym znalazły się też Konfederacja 5,7% i PSL Koalicja Polska 5%. Gdyby obecni koalicjanci partii Jarosława Kaczyńskiego walczyli w wyborach pod własnymi szyldami, to Solidarna Polska mogłaby liczyć na 2,1%. A Porozumienie na 1,4% głosów. Oznacza to, że ich przedstawiciele nie zasiadaliby w Sejmie, czytamy. Również w tym wariancie niezdecydowanych było ok. 14% uczestników badania. Z sondażu wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbyły się w niedzielę, 18 kwietnia, to wzięłoby w nich udział 52% ankietowanych, to o ponad 5 punktów procent więcej niż w badaniu sprzed miesiąca. Przy czym odpowiedź zdecydowanie tak wskazało 33,9% respondentów, a raczej tak 18,1%. Z kolei 46% badanych 1,5 punktów procent mniej w stosunku do poprzedniego badania stwierdziło, że nie wzięłoby udziału w wyborach do Sejmu, z czego 23,9% raczej nie, a 22,1% zdecydowanie nie. Niezdecydowanych było tylko 2% uczestników badania przy 5,6% miesiąc wcześniej. Sondaż United Survey dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 16 kwietnia metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CATI, na próbie 1000 osób.